potem już Polski, wyprowadziłeś polską ekipę na prowadzenie 6-4 meczu z Niemcami. Kostej Sopa przegrał przez kontuzję, tam rozcięcie łuku. Powiedz, na skutek czego nastąpiło to rozcięcie i... Bo i tak wygrywałeś ten pojedynek. Znaczy w drugiej rundzie poczułem to, aż w zwarciu było. Jakoś tam rotację robiłem, czy też główki dostał i poczułem. A później aż na razie Guzan sprawdziłem, czy nie mam krwi, nie? Także no, mocne rozcięcie widziałem w drugim. Bo generalnie i tak ten pojedynek chyba wygrywałeś, bo ten ładnie wyglądała ta walka. Trochę było obawy przed pojedynkiem. Tutaj niektórzy trenerzy mówili, że no jednak Sopa dobrze chodzi na nogach, ale chyba nie było tego aż tak bardzo widać. To znaczy powiem ci tak, że Sopa na pewno jest bardziej doświadczony w tej kategorii wagowej, 64 kg. Już bardzo długo w tej kategorii chodzi. Ja dopiero tak naprawdę co raczkuję. I nie obawiałem się, byłem skoncentrowany, skupiony, wiedziałem co mam robić. Wyszedłem na ringu i robiłem to, co okazał mi trener. Jakie teraz masz plany? Będziesz boksował na turnieju Sztama? Tak, teraz idziemy na zgrupowanie do Zedniewa, następnie mamy turniej Sztama. Później wiem, że ma być mecz Polska-Armenia. Dalej nie wiem co. A turniej mistrzowskie w tym roku planujesz? Jak planujesz? Docelowo mistrzostwo Europy, tak? I z mistrzostw Europy zdobyć kwalifikacje, medal. Celuję w medal mistrzostw Europy. Kwalifikacje do Mistrzostw Świata, które są w sierpniu. No i ten rok ciężki jest. A czy jeszcze na siłach, nowej wadze? Bo to jednak jest... No... Niby to nie jest wielka różnica, ale jednak wiem, że przeskok między lekką a lekką pośrednią jest, czasami tak, robi. Tam ci zawodnicy do 64 robią wagę. Ja na przykład nie robię, w ogóle ważę 65 kg, także w ogóle nie robię wagi. Czuję się dobrze, ale w ringu widzę, że zawodnicy są więksi. Bardziej umieśnieni, ale to nie robię różnicy, nie? Już boksowałem w tej kategorii w tamtym roku i też na turnieju w Debrecinie, także dobrze się czuję. No właśnie, bo tak chyba zauważyłem, że są wyżsi i chyba też musisz bardziej chodzić do przodu, co powinno ci pasować. No, ale powiem ci, że w kategorii 60 kg też zawsze byli wyżsi ode mnie zawodnicy, także ja lubię boksować ze wyższymi i fajnie. Okej, dzięki, czekam na turniej Sztama, zobaczymy coś dalej. Dzięki.